No cóż, jeśli chodzi o propozycję znieczyczy, długo się nad tym nie zastanawiałem i powiem tak, że w Polsce tej piłkarskiej o Termalice było głośno w ostatnim sezonie i wszyscy trochę może z niedowierzaniem, ale byli pozytywnie zaskoczeni postawą Termaliki, która do ostatnich kolejek walczyła o awans do Ekstraklasy. Dlatego ja też, gdy spotkałem się z panią prezes, nie zastanawiałem się długo nad przyjęciem pracy właśnie tutaj z zespołem Termaliki, więc odbyło się to dosyć sprawnie i szybko. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak, że to co tutaj zastałem i to co jaką wiedzę miałem o klubie, jak funkcjonuje i co tutaj widzę, to jestem bardzo zadowolony z tego i cieszę się, że tutaj jestem, że mogę tutaj spełniać jakby swoje ambicje. W momencie, kiedy tutaj się pojawiłem i otrzymałem ten plan, który był już sporządzony wcześniej, przejrzałem to przez weekend, no i doszedłem do wniosku, że troszkę jednak muszę go zmodyfikować. Z tego względu, że było tam 11 sparingów, które mielibyśmy rozgrywać co 3 dni. Są dwa krótkie zgrupowania i tak naprawdę ja w tym okresie wolę popracować z zespołem i przekazać im to, co ja od nich oczekuję i jak to ma wyglądać, niż rozgrywać tyle sparingów. Myślę, że te 6 sparingów, które tam zostawiliśmy, będzie to wystarczające na to, aby być przygotowanym odpowiednio do sezonu. Żeby nie być głosowny, tylko przypomnę tą zmodyfikowaną wizję sparingu partnerów. 23 czerwca to jest spotkanie z Lubem Morze w Chorzowie. Tak. 30 czerwca mecz z Eukresem na zakończenie zgrupowania w Kłotowie Małym. 7 lipca mecz z Resowią, tutaj jeszcze jest nieustalone miejsce, to wszystko oczywiście będzie sprecyzowane. 14 lipca mecz z Górnikiem Zabrze w Zakopanem, 21 lipca Korona Kielce, tutaj też miejsce jeszcze do końca nieustalone i ostatni sparing 24 lipca podczas zgrupowania w Kamieniu z Energetykiem Rowem Rybnik. To może będę jeszcze o swojej wizji drużyny, o swojej wizji gry, jaką mam pod jego wodzą prezentować Termalika Brugę-Nieciecza. No przede wszystkim tak, moja wizja jakby, trener zawsze rozliczany jest z wyników i to jest główny cel. Chcemy do każdego meczu podchodzić z chęcią odniesienia zwycięstwa. To bez dwóch zdań, taka jest moja wizja, takie są moje ambicje. Jeśli chodzi o sam styl czy sposób gry, chciałbym, aby piłkarze i kibice przychodzący tutaj na stadion mieli przyjemność z tego, czerpali z tego przyjemność, bo wydaje mi się, że taki jest sens. Ludzie, którzy zdecydowali się uprawiać piłkę nożną, robią to dlatego, że to kochają. Jeśli to kochają, to musi sprawiać przyjemność. A z kolei kibice, którzy przychodzą na stadion, chcieliby oglądać ładne mecze. Jaki pan miał wpływ na kształtowanie kadry klubu, zespołu? No wiemy, że to się wszystko szybko odbyło i w tej chwili gdzieś tam dogrywamy pewne sprawy. Oczywiście chciałbym być jakby w tym zespole, który ma wpływ i jest to normalne. Z drugiej strony te lata, które tutaj pani prezes dowodziła tym klubem, pokazują, że te transfery, które były dobrze przemyślane i ta droga, którą Termalika pokonała, awansując po kolei z tych niższych lig do pierwszej ligi, myślę, że na tej zasadzie będzie to dalej jakby robione i konsultacja trener pani prezes i inni ludzie z klubu będzie miała przynieść na celu to, aby ci zawodnicy, którzy tutaj trafiają, byli na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o umiejętności, ale także pod względem charakteru. A jakieś sugestie z pana strony są? Tak jak mówię, to co się stało, że tam 10 zawodników odeszło, to ja dopiero po tym fakcie byłem dogadany z
panią prezes, więc teraz pracujemy nad innymi rzeczami. Nazwisk nie możemy się dowiedzieć jeszcze. No niestety nie, bo ja wiem, że najważniejsze są w takim momencie konkrety nazwiska, ale jednak ta jakby opcja taka, że trzeba trzymać tą wiedzę do końca z różnych względów, bym powiedział, bo inne kluby też chcą sprowadzać nowych zawodników, też chcą się wzmacniać, więc czasami to nie wpływa korzystnie na pozyskanie nowych zawodników. A czy zarząd klubu, panie prezesie, jakiś cel postawia konkretnie przed panem, przed drużyną? Tak jak powiedziałem, cele są takie, jak i mój jest też taki, żeby do każdego meczu podchodzić tak samo, chcąc go wygrać. Co się wydarzy, to wtedy zobaczymy. Ja uważam, że obojętnie czy to w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, jeśli w Ekstraklasie jest 16 zespołów, to na początku każdy chciałby zdobyć Mistrzostwo Polski, prawda? Potem różnie z tym bywa, ale jeśli my mielibyśmy sobie zakładać, że mamy zająć któreś tam miejsce i wtedy będzie ok. Nie, chcemy wygrywać mecze. A czy na przykład pana trochę nie przeraża taka myśl, bo chodzą takie po prostu pogłoski, że być może Termalice w końcu się nie zależało na Armasie. Nie wierzę w to absolutnie i jaki sens miałoby start w rozgrywkach pierwszej czy drugiej ligi, jeśli my z góry zakładamy sobie, że nie chcemy jednak dalej awansować. No to chyba jakby nie w ten sposób nie powinno się tak myśleć. Nie, ja w to nie wierzę. A czy planuje pan na przykład jeszcze jakiś kontakt z trenerem Radomskim? Jakieś jego sugestie, opinie? Jeśli będę miał taką możliwość, to oczywiście, że bardzo chętnie porozmawiam. Po tym, co powiedziałem, ten sezon na pewno, jakby na to nie patrzeć, dla Termaliki był udany. Ta końcówka nie ułożyła się tak, jakby to sobie wszyscy pewno życzyli. Natomiast był to sukces, jakby na to nie patrzeć. Była to niespodzianka dużego kalibru i trener Radolski zostawił zespół na dobrej pozycji i postawił wysoką poprzeczkę. Rozumiemy, że pan jeszcze nie chce mówić o nazwiskach, ale na jakiej pozycji widzi pan konieczny właśnie nowy zawodnik po tych pierwszych treningach? Na każdej pozycji, jeśli jest możliwość wzmocnienia drużyny, to jest to mile widziane. I tak jak powiedziałem, ważne jest dla nas to, żeby to rzeczywiście był zawodnik wartościowy, który przyniesie wymierne korzyści tej drużynie, a poza tym pod względem charakteru, który będzie odpowiednią osobą. A czy będzie pan mieszkał gdzieś w okolicach, czy też w Tak, będę mieszkał w Tarnowie. Oczywiście, że jeśli to nie jest aż tak daleko, żeby ta rozłąka była na nie wiem, 5 czy 4 miesiące z rodziną, natomiast nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żebym codziennie miał pokonywać tą trasę. Nie, mam, już dostałem klucze do mieszkania tutaj, także w Tarnowie będę mieszkał. A czy na przykład widzi pan jakąś możliwość współpracy na przykład z krakowską Wisłą? Oj, to nie wybiegajmy aż tak daleko. Pewno, że jest to jakaś opcja, bo zawsze można z jakichś zawodników skorzystać i tak dalej, ale to jakby na tą chwilę za daleko trochę tam. Początek rundy, terminarz, jak ten ocenia, dobry, udany, wierzę, że w każdym meczu będziemy mieli 3 punkty. Czy zasady są takie, jest 18 zespołów, 17 meczy gra się u siebie, 17 na wyjeździe, z każdym trzeba zespołem zagrać dwa razy i kto zgromadzi największą ilość punktów, ten awansuje, więc tutaj też ja specjalnie nigdy nie przywiązywałem wagi do tego, czy na pierwszy mecz będziemy grali z głównym kandydatem do awansu, czy ze słabszymi zespołami. Trzeba z nimi wszystkimi grać i walczyć o 3 punkty. Panie Kowiśle, czy kategoria szczególnych będzie odbierał pojedynek z Krakowem? Tak jak każdy kolejny mecz. To są 3 punkty i z racji tego, że jest to Krakowia w sensie klubu, kiedy on powstał, historia tego klubu, na pewno dla nas też jako Termaliki będzie to wydarzenie, prawda? Natomiast wartość jakby punktów jest ta sama. A czy ewentualnie ci nowi zawodnicy to będą Polacy, czy ewentualnie także gracze z zagranicy, bo
Termonika do tej pory była takim typowo polskim klubem. Jeden zawodnik ze Słowacji. Jak pan to widzi? Czy widzi pan konieczność kogoś za granicę ewentualnie? Nie, tak jak powiedziałem, będziemy szukać zawodników, którzy będą mieli odpowiednią jakość i charakter. I tutaj nie ma co kategorycznie mówić, nie, to mają być Polacy albo mają być obcokrajowcy. Jeśli znajdziemy obcokrajowca lepszego niż mamy zawodników polskich, to pewno taki się znajdzie w drużynie. Natomiast ja osobiście też skłaniam się ku temu, aby szanse dostawali Polacy i to właśnie jak jacyś młodzi, którzy są jakby nie do końca spełnieni, a mający jakieś ambicje. To może nie do pana pytania, jakiś budżet klubu, czy jest pewne zabezpieczenie w ogóle przygotowań, wyjazdów, funkcjonowania? Tak jak powiedziałem, wszystko to, co opinia była o klubie w Polsce, ja mogę to mówić z perspektywy tej, jak byłem w Wiśle. Wszystko jest zaklepane, jak to się mówi, i nie będzie żadnych problemów. Pamiętasz, że pan faworyci na Euro? Moi faworyci na Euro? Faworyt u mnie jest jeden, Hiszpania, z tego względu, że mają rzeczywiście zawodników, którzy grają tą piłkę, którą się lubi oglądać i która jak dotąd jest skuteczna. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Jest pan w Termalicy, ale czy pan przypadkiem podziegnie z do Grzegorza Laty? Bo Kuby trenerów podobno dzwoniło. Nie, tu muszę powiedzieć tak, że nie podoba mi się to, że tak właśnie tak to się odbywa, no ale cóż, ja jestem po rozmowach z panią prezes, jestem tutaj w Niecieczy, interesuje mnie przez ten rok Termalika Brugbet. Przez ten rok, to znaczy pan ma umowę na jeden rok? Tak. Na sezon? Tak.